Katarzyna Skrzynecka nie śpieszy się ze ślubem. Cześć, to jest Flash Celebrycki, Dorota Kacprzak, zapraszam. Katarzyna Skrzynecka długo walczyła o unieważnienie swojego ślubu kościelnego ze Zbyszkiem Urbańskim. Wymagało to załatwienia wielu formalności i trwało aż 6 lat. Ale tak jest, że procedury uznania nieważności kościelnego małżeństwa w prawie kanonicznym trwają bardzo długo. Jednak w końcu trud aktorki się opłacił i sąd metropolitalny wydał orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa. Skrzynecka już od 6 lat jest co prawda po ślubie cywilnym ze swoim mężem, Marcinem Łopuckim i jak się okazuje, mimo radosnej nowiny, para nie planuje od razu biec przed ołtarz. Oboje z Marcinem czekaliśmy na moment, kiedy będziemy mogli złożyć sobie przysięgę przed ołtarzem, ale chcemy się przygotować do tej ceremonii. To jest zbyt ważna dla nas chwila, byśmy się śpieszyli. Planujemy cieszyć się nią na spokojnie. Chyba pozostaje nam życzyć aktorce, żeby ten ślub okazał się już ostatnim. A Was zapraszam na Plejadę, tam znajdziecie najnowsze informacje z showbiznesu. Cześć!